tutaj siedzimy. Ja się nazywam Anna Wróta i rzeczywiście działam lokalnie i wypowiadam się też w imieniu nieobecnej tutaj, czy obecnej duchem Elżbiety Wąs. Jesteśmy z Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów i oczywiście uwagi formalne przesłałyśmy mailem. Czas ten był krótki, więc potem też jakby już po czasie możliwym do zgłoszenia pracowałyśmy też trochę nad tą ustawą. I tak, jeśli chodzi o tych nieszczęsnych sygnalistów, no ja powiem nieszczęsnych, bo oni dzisiaj rzeczywiście przez wszystkie przypadki się przewijali, to powiem, że my troszeczkę inaczej to widzimy. To znaczy tak, na pewno trzeba by się było zastanowić, czy nie warto od razu rozszerzyć jakby tego katalogu spraw, nie tylko na sprawy, nie tylko na sprawy antykorupcyjne, ale nam się generalnie ten sygnalista tak średnio podoba, a ja już powiem dlaczego. Dlatego, że jeżeli ograniczymy się tylko do zachowań korupcyjnych, no to powiedzmy zgoda. Jeżeli natomiast nie, to trzeba się zastanowić nad taką rzeczą. Jakim zadaniem, jaką funkcję pełnią w zakładach pracy związki zawodowe? Rozumiem, że żadną w takiej sytuacji, ponieważ po pierwsze część przepisów przeciwko prawom pracowniczym, czyli te wymienione bodajże w artykule 218 kodeksu prawnego, są to przestępstwa ścigane z urzędu, a po drugie związki zawodowe jakby z definicji swojej, tak, mają przeciwdziałać też naruszaniu przepisów, czy naruszaniu bezpieczeństwa, higieny pracy, praw pracowniczych i tak dalej. Więc tu rzeczywiście, jeśli chodzi o tą definicję sygnalisty, to bardzo trzeba by było nad nią popracować. Ja nie mam na to pomysłu, od razu mówię, bo ja się na tym nie bardzo znam. Ja patrzę z punktu widzenia obywatela rzeczywiście, może nie grupy interesu, tylko obywatela. I tak to widzę i tego się obawiam. I obawiam się też jednej rzeczy, tego, że w projekcie ustawy jest mowa o tym, że prokurator może odebrać status sygnalisty osobie, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia nie udało się przeprowadzić postępowania, wszczęcia postępowania przygotowawczego. Więc jakby to na tego sygnalistę przerzuca się ciężar przygotowania takiego materiału, żeby można było wszcząć to postępowanie przygotowawcze. I tak jak mówię, z definicji według nas członkowie związków zawodowych są co do zasady sygnalistami. I nie należy zapominać o tym, że przysługuje im z tego tytułu ochrona zatrudnienia. Więc taka osoba, jeżeli już konsekwentnie mówimy o tym sygnaliście jakby wyłączonym z tej formuły, to według nas powinna się też taka osoba móc wrócić do związków zawodowych i takie mechanizmy jakby powinny być stworzone. To po pierwsze. A po drugie, w projekcie my bardzo często w Lubartowie powtarzamy, że mieszkańcy z mocy prawa to tworzą wspólnotę samorządową. I w tym projekcie jest artykuł 96, który wprowadza w ustawie o gospodarce komunalnej artykuł 4a w brzmieniu takim, że podmiot komunalny jest zobowiązany na żądanie radnego tej jednostki samorządu terytorialnego w terminie przez niego określonym, nie dłuższym niż 14 dni, przedstawić mu do wglądu umowy cywilnoprawne, których przedmiot jest finansowany z udziałem środków publicznych. Według nas jest to zapis sprzeczny z założeniami projektu ustawy, bo mówimy o informacji publicznej, a zatem takiej, która jest dostępna w założeniu każdemu wnioskującemu. Ja już nie będę przytaczała artykułu 61, ale według nas ta treść tego artykułu 4a
wyłącza dostęp do wglądu do tych umów przez każdą osobę niesprawniającą mandatu radnego. A ponieważ są to środki publiczne, w tym względzie, no oczywiście jest to ograniczenie praw konstytucyjnych. Więc albo trzeba by było skreślić ten zapis, albo skreślić tego radnego, tak? Mogę wnioskować? Tak. Wie Państwo, to jest ciekawe spostrzeżenie. Tutaj rzeczywiście otwieram Panią oczy na pewną rzecz, ale jeżeli podmiot jest jednostką organizacyjną, to rzeczywiście tak może być, ale to chyba była intencja spółki. Która chroni swoje umowy tajemnicą przedsiębiorstwa. Spółka komunalna też jest organizacją gminy. Która nie miała swoich umów w tym ustawie. Tak, ale będziemy dyskutować o zadaniach zleconych, o środkach publicznych i tak dalej, więc jakby konsekwentnie należało... Uwaga, rzeczywiście podejdziemy do tego i intencją naszą prawa jest nie jedno. Natomiast spółki wody na pewnym prawnym sposób nie udostępniają tych filmów w trybie WIP-u. Oczywiście będzie miało obowiązek prowadzenia rejestrów, które są jawne dla wszystkich. Dziękujemy za to uwagę. Państwu to potrzebne. Ten przepis nie oddaje naszej inwestycji. Ja rozumiem, o co Państwu chodzi, o to, żeby przy przedsiębiorstwach można było mieć plan. Tak, ale jakby no tu mówimy o tym, co ten podmiot realizuje i za jakie pieniądze. Tak, jest, jeżeli to jest jednostka organizacyjna gminy i zakład, to rzeczywiście byłoby to, ten przepis jest zamykający tak naprawdę do spółki. Zmienimy to właśnie tak, żeby to było jasne, tą deklarację się tutaj podejmuje. Rzeczywiście dziękujemy za to. I jeszcze jakby ciągnąc wątek radnego, to my w tej swojej pracy, bo działamy już 10 lat, mamy takie spostrzeżenie, że mieszkańcy mają często problem z kontaktem. A konkretnie ten problem jest taki, że nie ma z nim żadnego kontaktu. Ja bym chciała w duchu tej jawności też, czy dałoby się, no, technicznie jakby to jest drugorzędna sprawa, ale wydaje mi się, że skoro jakby mieszkańcy nie mogą narzucić radnym tematów, którymi się zajmują, prawda, to postulujemy przynajmniej o doprecyzowanie artykułu 6 projektu ustawy przez stwierdzenie, że radny jako przedstawiciel organu władzy publicznej podlega obowiązkowi udostępniania danych publicznych na takich samych zasadach jak wspomniany organ. Chodzi nam tu o to, że każdy mieszkaniec może zawnioskować do takiego radnego o informacje dotyczące sposobu sprawowania tej funkcji przez niego, jakieś tam działania przez niego podejmowane i powinno to być traktowane dokładnie tak, skoro jest to organ uchwałodawczy, prawda, Rada Gminy, to powinien być traktowany identycznie jak organ wykonawczy, czyli jeżeli ja mogę zawnioskować do burmistrza, to powinnam mieć też prawo wnioskować do radnego, prawda? Nie ma żadnej możliwości wyegzekwowania od niego. Sądy odrzucają administracyjne takie skargi. Absolutnie. Jeżeli jest problem z kontaktem z radnym, to jest taki, że nie ma z nim kontaktu. Nie uznaje się go za podmiot zobowiązany, jak rozumiem. Tak, także nie ma, tak jak przy ustawie o petycjach, no w zasadzie nie ma tutaj żadnej możliwości wyegzekwowania. To stoi w sprzeczności z istotą demokracji przedstawicielskiej, w związku z tym należałoby... Dla mnie jest to szczegół, ale jeżeli to jest... No dobrze, ale... To jest oczywiście... przechodzi test bycia swoim radnym i podaje się osobowi wyborcom. Trudno byłoby tutaj zobowiązać radnych, żeby pisali, odpowiadali na takie pytania, bo to nie są organy, a radny to nie są organy. No właśnie, ale no, mówimy, o czym mówimy, jakby jeżeli ja kieruję pismo do Rady Gminy, tak,
No to ja też nie mam możliwości wyegzekwowania od Rady Gminy odpowiedzi. Mimo, że jest to organ, tak? Ale nie mam takiej możliwości żadnej. Ani oczywiście żadnej sankcji, chociaż nie o to chodzi, bo przecież ja nie po to do nich piszę, żeby ich straszyć. I dalej. Artykuł 42b. Ja już po prostu nie chcę przedłużać, tak, bo ten czas jest dosyć długi. Artykuł 42b ustęp 1 projektu mówi o prowadzeniu działalności gospodarczej, z tym, że mówi z wykorzystaniem mienia odpowiednio gminy, powiatu lub województwa i tak dalej. Zwracamy uwagę, że w ustawie o samorządzie gminnym jest, mamy do czynienia z zapisem mieniem komunalnym gminy i to jest szerszy zakres tego pojęcia niż mienie gminy. A do tego chciałybyśmy zwrócić uwagę na jedną rzecz, na taką rzecz, że radni bywają członkami, prezesami, członkami zarządów, organizacji pozarządowych, które działają z wykorzystaniem mienia, czy mienia komunalnego gminy. I tu też należałoby się zastanowić, tak, nad tym, czy w tym przepisie nie należałoby po prostu, no nawet gdyby to było, nie może prowadzić działalności. Ja nie wiem, czy to wystarczy, ale żadnej działalności, na przykład z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Teraz następna rzecz. No tutaj na temat lobbyingu ja się nie chciałabym powtarzać. Tutaj wiele osób, które są specjalistami w tej materii, się wypowiadało. Ja tu się obawiam, że jeżeli taka osoba będzie, osoba fizyczna na przykład, będzie musiała dołączyć zestawienie źródeł dochodów za okres 2 lat poprzedzających zgłoszenie, to ja bym skutecznie ograniczyć liczbę chętnych do zgłaszania uwag, to po pierwsze, a po drugie tak się zastanawiam, jeżeli organizacja pozarządowa ma przedstawić tą listę darczyńców za ostatnie 12 miesięcy, to czemu osoba fizyczna ma to przedstawiać za okres 2 lat? To jakby są równi i równiejsi, albo nie ma, tak? To jakiś ten okres jeden powinniśmy przyjąć. To jest następna rzecz. I teraz tak, jeszcze jedna rzecz. Artykuł 27, ustęp 1. Czyli na przykład jesteśmy tutaj dzisiaj, prawda? Jesteśmy tutaj dzisiaj. Który artykuł? 27. Ustęp, przepraszam. No, ustęp 1, tak. I spotkaliśmy się dzisiaj na przykład tutaj na konsultacjach, tak? W ustępie 2 tego artykułu jest mowa, czy i w pierwszym, i w drugim zasadzie, że może skierować projekt do organizacji społecznych lub innych zainteresowanych podmiotów albo instytucji w celu przedstawienia ich stanowiska, określając jednocześnie nie termin do zajęcia stanowiska, czyli jak rozumiem mniej więcej to, co się stało z tym naszym dzisiejszym spotkaniem także. Więc ja się zastanawiam, do których organizacji, których zainteresowanych podmiotów, w jaki sposób jakby, no w tym duchu jawności w dalszym ciągu, jak organ, bo dotyczy też przecież aktów prawa miejscowego, w jaki sposób organ, żeby to było dla mnie jawne, wybiera instytucje, organizacje i podmioty, do których się zwraca z prośbą o zajęcie stanowiska. Dlaczego? Ja o to pytam. Ja już powiem dlaczego. I tu jest cytat. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi zorganizowano w Urzędzie Miasta Lubartu w dniu 11 października. Było ono częścią konsultacji społecznych w zakresie projektu programu współpracy gminy Miasto Lubartu z organizacjami pozarządowymi i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że część organizacji, a przynajmniej kilka, dostało zaproszenie mailem. Reszta, jak rozumiem, powinna czuć się zaproszona właśnie takim obwieszczeniem, no nawet nie pod spodami, powiedzmy, na tablicy, ale
No ale właśnie, rozmawiamy albo z wybranymi, albo ze wszystkimi, tak? Czyli jakby w tym przepisie chodzi mi o to, że albo przyjmujemy, że mamy obowiązek zaproszenie kierować do wszystkich funkcjonujących na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego organizacji i wtedy tak to powinno wyglądać w przepisie. Bo ja nie rozumiem takiej sytuacji, zwłaszcza jakby w samorządzie lokalnym, gdzie tych organizacji no nie jest aż tak dużo, że wysyła się tylko do wybranych. A już zwłaszcza, że wysyła się do wybranych tam, gdzie rozmawia się o programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prawda? I wracają... Jesteśmy w stanie do komunikacji takiego typu, że nie wyobrażam sobie, żeby znamy wszystkie organizacje pozarządowe, które dane nie... Niektóre się zapraszam, Te, które się chce. My żeśmy powiesili ogłoszenie w WIP-ie i z tak? Mimo, że jeszcze nie było dużo ziemi, a myślę, że prowadzimy obowiązek publikowania w WIP-ie tego. Dziękuję. I już tak naprawdę już kończę. To jest ostatnie zdanie. Tak, wracając do początku. Artykuł 16 ustęp 1, czyli informacja publiczna, która nie została udostępniona w WIP lub w centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. To logiczne było dodać ustęp 2. Informacja publiczna udostępniona na wniosek winna być niezwłocznie publikowana w WIP. To jakby załatwia sprawę ileś tam setek wniosków, które są powielane. I to jest wiedza, która ktoś może sobie nie zdawać sprawy, że trzeba o to zapytać, czy to jest ważne i zobaczy odpowiedź i skorzysta z tego. Nie jest to raz, że jakby pozwala to uniknąć tego oskarżenia uporczywość, bo 15 następnych osób nie będzie pytało to samo. A bywa tak, że po prostu dane są zbierane po to, żeby porównać z różnych miejsc w Polsce, więc no, wydaje się, że to jest logiczna konsekwencja w tym akurat artykule. I to wszystko. Dziękuję. Dziękuję.